Musimy pamiętać o tym, że ten pan już parokrotnie w różnorakich wywiadach publikowanych w polskich mediach oświadczał, że główną przyczyną, powodem, dlaczego nie spłaca swoich długów, to jest to, że jego działalność nie wypaliła. Krótko mówiąc, poniósł pewną porażkę w biznesie i z tego powodu, czy to byłby kredyt w złotych, czy we franku, i tak nie byłby w stanie go obsługiwać. I to jest główna przyczyna, niepowodzenie w biznesie. Natomiast dzisiaj pan ten próbuje różnych sposobów, aby uniknąć odpowiedzialności związanej z zaciągniętym zobowiązaniem. Pamiętajmy o tym, że kredytobiorca zawiera z bankiem umowę, zobowiązuje się do jej wykonania, wie doskonale, jaka jest kwota długu i wie, ile powinien spłacić. Także w zakresie ryzyka walutowego miał doskonałą wiedzę na ten temat i dopóki ten kredyt był atrakcyjny z punktu widzenia wysokości rat, bo na to miały wpływ przede wszystkim wahania kursów franka, wówczas nie było żadnych problemów. Natomiast gdy sytuacja nieco się zmieniła, pojawiły się oczywiście głosy, że klienci ci doznali swoistej krzywdy, co przecież nie jest prawdą, bowiem sami na takie ryzyko się decydowali. Pamiętajmy ponadto także, że kredyty te są często zaciągane na kilkanaście lat, a nawet na kilkadziesiąt i ta sytuacja może się jeszcze wielokrotnie zmienić. Zatem pewne zmiany dotyczące jakby zyskowności związanej, czy też kosztów związanych z takim kredytem, no nie mogą w żaden sposób dawać podstawy do tego, aby zmieniać warunki umowy w trakcie jej wykonywania. Do sądu pozwy może składać każdy. Może mieć także różne fantastyczne pomysły w zakresie roszczeń, jakie kieruje do banku. Natomiast to, czy to roszczenie będzie przez sąd uznane, to jest wielka niewiadoma. Zakładam, że absolutnie tak się nie stanie, jako że musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim umowy obowiązują. Ponadto projektowane regulacje europejskie w zakresie tzw. kredytów walutowych mówią jednoznacznie, że do ewentualnego przewalutowania może dojść w trakcie wykonywania umowy, ale wówczas to przewalutowanie następuje wedle kursu z dnia podjęcia decyzji o przewalutowaniu, a nie z dnia zaciągnięcia kredytu, bowiem wówczas no, kto byłby pokrzywdzony? Pokrzywdzony byłby przede wszystkim bank, a tym samym ci, którzy złożyli depozyty w tymże banku, czyli my wszyscy, my oszczędzający bankach. Panie prezesie, czyli pan nie daje żadnych nadziei kredytobiorcom we frankach, że mogliby cokolwiek uzyskać w sądach? Absolutnie tak. Nie widzę takiej możliwości w obecnym stanie prawnym. Także pomysły polityków, którzy w sposób populistyczny formułują różnorakie propozycje rozwiązań, w mojej ocenie nie mają żadnych szans na praktyczną realizację, jako że to doprowadziłoby do całkowitej deorganizacji naszej gospodarki. Pamiętajmy jednakże także o tym, że na ten moment jeszcze, gdy porównamy koszty kredytów walutowych i kredytów złotowych, to te walutowe okazują się być nadal bardziej atrakcyjne dla Polaków i je spłacających oczywiście od samego początku, licząc od co najmniej 5 lat, niż ci Polacy, którzy zaciągnęli kredyty w złotych polskich. To, co dzieje się na rynku nieruchomości, że chodzi o spadek cen nieruchomości, to nie bank jest temu winien. To stan polskiej gospodarki, ewentualnie te mieszkania były przeszacowane, były po prostu zakupione jako zbyt drogie. Idzie o to, aby politycy nie próbowali manipulować w tym zakresie, gdzie mamy do czynienia z twardymi prawami ekonomii. Pojawi się wówczas pytanie, kto za to zapłaci. Oczywiście bardzo łatwo rozdaje się cudze pieniądze. Politycy niewątpliwie to potrafią, ale wierzę, że jednak dojdzie tutaj do głosu rozsądek i żadne takie decyzje polityczne nie zaistnieją.